Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Byka. Dzisiaj, kochani, zrobimy dla Was rozkład kart Tarota, pytając, co idzie w Waszą stronę, jakie będzie teraz ważne wydarzenie, które będzie miało dla Was znaczenie i jak się do niego odnieść. Przejdźmy już do rozkładu, zobaczmy, jaka jest natura tej sprawy, która będzie, tego wydarzenia albo szeregu wydarzeń, które będą miały miejsce. Mamy rycerza mieczy, mamy arcykapłankę byki moje i mamy króla denarów. Dobra. I teraz tak, jaka tutaj jest rada kart, spostrzeżenie kart? Mamy sprawiedliwość, mamy dziesiątkę mieczy i mamy ósemkę buław. Ok. Czyli tak, widzę, że w sprawie, która jest częścią jakiegoś waszego planu, jakiegoś waszego przedsięwzięcia, czegoś, co zakładacie na ten nadchodzący czas, że będzie miało miejsce, że się wydarzy i dokładacie do tego starań, tak? Pojawi się nowy wpływ, zostanie coś objawione. Okaże się, że sprawy nie są do końca takie, jakie się wydają, i widzę, że w tym nadchodzącym czasie będziecie musieli, moje drogie byki, skupić się na zmianie tego planu. Tak? Tutaj będzie to bardzo dla Was angażujące. To może być coś związanego z pracą, więc to może nie być konkretnie Wasz plan, ale coś, w czym bierzecie udział, bo w pracy pewne rzeczy nam po prostu każą robić, tak? I je robimy. Więc to nie jest to, że koniecznie my ten plan tutaj sobie sami uknuliśmy jakoś i rozpisaliśmy, ale na pewno bierzemy w tym udział i go współtworzymy. I tutaj pojawią się nowe, może nie tyle nowe, co jakieś informacje, tak, których wcześniej nie wiedzieliśmy, których wcześniej nie byliśmy świadomi, i no, to troszkę popłochu, tak, wprowadzi. To troszkę popłochu wprowadzi, bo będzie początkowo właśnie nie wiedzieliśmy tego, nie braliśmy tego pod uwagę, tak? Wy nie braliście tego pod uwagę. Jeżeli to się nie tyczy na przykład pracy i to jest tylko coś, co wy robicie i już tak sobie poukładaliście, że ma być tak, tak i tak, a tutaj nagle dochodzą jakieś informacje, które ten plan zaburzają. I mamy właśnie moment, w którym jest taka mobilizacja, co robimy, może tutaj właśnie jest jakieś zdzwanianie się, tak, dowiadywanie się, jak to zrobić, skoro teraz pojawiła się taka informacja, co to znaczy dla całości wydarzenia, dla całości projektu. I teraz mamy tutaj powolutku też radę kart, tak. Pierwsza rzecz, najważniejsza, byki moje drogie, nie panikować. Czyli ta mobilizacja, ta panika, może tutaj ten taki przestrach, że teraz wszystko runie, że teraz wszystko będzie źle. Nie runie, nie będzie źle, tak? Najważniejsze, żeby spojrzeć na to trzeźwym okiem i nie podejmować pochopnych działań, a na pewno, i to już zupełnie na pewno podkreślam, nie próbować robić jakiś tutaj, wiecie, nie bawić się w MacGyvera, jeżeli pamiętacie jeszcze ten serial. Znaczy, że nie robić prowizorki, nie starać się naprawiać czegoś na taśmę, tak? Czyli no tutaj nagle, jak wiadomo, w trakcie, jak się jest troszkę poruszonym, że coś nie działa, że teraz coś będzie nie tak, nagle postanowicie od razu rzucić się na to, żeby to naprawić najdziwniejszymi metodami, które Wam przyjdą do głowy albo komuś przyjdą do głowy. Nie, tu na spokojnie. Trzeba być spokojnym. Najważniejsze, nie wymyślać jakichś rzeczy takich naprawdę szalonych, które by miały w jakimś świecie może to naprawić, tak? I tutaj pomóc tej sytuacji. Nie. Tu trzeba sprawę przemyśleć. Trzeba podejść do tego właśnie, jak tutaj ta sprawiedliwość mówi, bardzo w taki wypoziomowany sposób, czyli nie chcę powiedzieć na luzie, ale żeby ta odpowiedź była stateczna, tak, ta reakcja była stateczna.
Więc na przykład, jeżeli ktoś, bo to może być na przykład sytuacja, gdzie ktoś wam sprzedaje jakąś informację, jakąś plotkę zrzuca nawet, że stanie się tak, tak, tak i tak, to zróbcie krok do tyłu, weźcie dwa oddechy, powiedzcie, aha, tak, naprawdę, a z tyłu głowy tam będą wam się pojawiały, nie, nie, to naprawdę zmienia postać rzeczy, nie. Zachowajcie kamienną twarz, bądźcie tutaj spokojni, na pewno pojawi się dobre rozwiązanie i faktycznie ono się pojawi, tak? Ono się naprawdę pojawi, tutaj w tym wypadku ta dziesiątka mieczy faktycznie mówi o tym, że trzeba będzie ten plan trochę dostosować. Trzeba będzie to, co robicie, zmienić w tą stronę, którą myśleliście, że idziecie. Do końca nie można w taki sposób iść, ale to nie będzie jakaś wielka tutaj zmiana. To nie będzie coś, co naprawdę pokrzyżuje wszystko, a wręcz, i to jest teraz ważna rzecz, ta nowa informacja i ta nowa droga, którą obierzecie, bo tak jak mówiłem, rozwiązanie przyjdzie bardzo szybko, przyjdzie naturalnie, wystarczy tylko pomyśleć. No jeżeli to jest jakieś grupowe działanie, no to zróbcie tą burzę mózgów, tak, i zobaczcie, co w tej sytuacji można zrobić. Każdy posiedzi, pomyśli chwilę, może pójdzie jeszcze sprawdzić trzy razy i w tym momencie ta odpowiedź przyjdzie dość naturalna i naturalnie i będzie, o, no tak, no przecież, nie? No przecież to można zrobić tak, tak, tak i tak, więc tutaj nikt nie będzie miał też pretensji, że taka sytuacja wypłynęła, bo okaże się, że nikt tego specjalnie nie mógł przewidzieć w przód, w szczególności też nie, więc jeżeli to jest tylko wasza jakaś kwestia, którą wy robiliście na trochę błędnych założeniach, to nie miejcie do siebie pretensji, że to jest że mogliście to jakoś przewidzieć. Prawdopodobnie nie mogliście tego przewidzieć, tak? Te informacje były poza waszym zasięgiem, one dopiero teraz, może dopiero wypłynęły w momencie, kiedy zrobiliście pierwsze kroki w robieniu tej rzeczy, którą zaczęliście. No, jeżeli na przykład właśnie, nie wiem, zaczynacie nową pracę, to dużo takich rzeczy będzie, tak? Trzeba będzie najpierw zacząć coś robić, żeby faktycznie no, dowiedzieć się, czego nie można zrobić, a co można zrobić. I tutaj ta odpowiedź, jak to zrobić, wyjdzie naturalnie i teraz jest największa kwintesencja całego tego mojego trochę przedługiego wywodu. Ta zmiana, dzięki właśnie temu, że pojawiły się te nowe informacje i wy zachowacie się, byki moje drogie, bardzo tutaj odpowiedzialnie i na spokojnie, ona poprawi całą kwestię, ona poprawi całą sytuację. Ta zmiana będzie zdecydowanie lepszym krokiem niż to wcześniejsze podejście. Może po prostu dlatego, że z poprzednim podejściem nie dało się tego tak zrobić. Ale w tym wypadku będzie to zmiana na zdecydowanie lepsze i będziecie widzieć to bardzo szybko. To bardzo szybko przyjdzie ta informacja, że no teraz to wszystko idzie tak, jak powinno. Może wcześniej właśnie działało, ale tak szło jak po grudzie, a teraz od razu klapka się otworzy, będzie łatwiej, będzie lżej, więc nie bójcie się tej nowej informacji, nie panikujcie, przyjmijcie ją, sprawdźcie, o co chodzi, przeanalizujcie, wybierzcie odpowiednią drogę działania, rozwiązanie i idźcie w tą stronę konsekwentnie, będzie dobrze. Więc byki moje drogie, to jest to spostrzeżenie kart, które jest dla was na ten nadchodzący czas. Mam nadzieję, że trochę tutaj pojaśni i przestrzeże o jakichś może działaniach, które inaczej byście podjęli. Jeżeli tak, to się bardzo cieszę. Ja jestem Kosma Mikowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!